Cześć kochani, strasznie się za wami stęskniłam. Uwielbiajmy razem. Ciągle czegoś szukałem, czegoś, co by nadało życiu sens. I pamiętam te chwile, ten, którego szukałem, znalazł mnie. To tak niezwykłe jest, nie mogę pojąć, że zmienia mnie to, jak kochasz mnie. Teraz gdy ciebie znam, to co najlepsze mam, Jezu, to więcej niż mogłem chcieć. Nic więcej nie trzeba mi. Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was garstkę newsów. Po pierwsze, chciałabym Wam opowiedzieć o grupie na Facebooku Mój Life Church. Jeśli szukasz społeczności, chcesz poznać nowych ludzi, ludzi związanych z naszym kościołem, chcesz podzielić się czymś, co dzieje się w Twoim życiu, albo pomodlić się z kimś i potrzebujesz jakiegoś źródła, gdzie możesz kogoś poznać, to to jest najlepsze miejsce. Wystarczy, że wpiszesz wyszukiwarkę na Facebooku Mój Life Church i ta grupa powinna Ci się pokazać, ale również link do tej grupy będzie wyświetlony w komentarzu tej niedzieli. Następną rzeczą, o której chcę powiedzieć, są nasze domówki. Są to małe spotkania, gdzie możemy razem się spotkać i obejrzeć niedzielę online. Możemy zjeść coś dobrego, poznać kogoś nowego, więc jest to niesamowita okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Jeśli nie wiesz jeszcze, gdzie w najbliższej okolicy jest jakaś domówka i chciałbyś się zapisać, to wystarczy, że wypełnisz formularz na naszej stronie internetowej lub wejdziesz w zakładkę na Instagramie. A jeżeli nasze niedziele to dla Ciebie za mało i w tygodniu potrzebujesz więcej inspiracji, więcej uwielbienia, to zapraszamy Cię na nasz YouTube i Spotify, gdzie znajdziesz wszystkie kazania i wszystkie piosenki, które nagraliśmy do tej pory. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia! Cześć kochani, mam przywilej mówić o tym, dlaczego miłość daje. To jest nasza tradycja i nasz przywilej, że co niedziela, niezależnie od tego, czy online, czy offline, możemy mówić o tym, jak bardzo hojni jesteśmy, dlatego że hojny jest nasz Bóg. Dzisiaj myślę sobie, że
mogę śmiało powiedzieć na temat jednej teorii, a właściwie kłamstwa, które pojawia się na temat dawania i hojności w ogóle w naszym świecie. Chrześcijanie często myślą, że muszą dawać. Chrześcijanie często myślą, że tak wypada, ale prawda jest taka, że mogę dawać. Mam przywilej dawać. Mam możliwość siać, żeby coś wyrosło. W tym miesiącu naszą serię kazań nazwaliśmy Wielkie Dzięki. I robimy coś niezwykłego, dlatego że chcemy zasiać to, co zbieramy. Chcemy zasiać finanse dla pewnej grupy zawodowej i o tym dowiecie się już za tydzień, ale ta grupa zawodowa bardzo nie wie tego, bardzo jest zaskoczona i będzie zaskoczona tym, że chcemy zasiać coś w ich życiu. Chcemy podziękować, ale finansowo podziękować ludziom, którzy ciężko stoją z przodu na polu bitwy i w tym trudnym czasie walczą o to, żebyśmy mogli nasze życie mieć w pokoju i w zdrowiu. I myślę, że to jest o tyle ważne, dlatego że chrześcijański akt miłości, który mówi miłość daje, miłość jest aktywna, miłość jest czasownikiem, nie może mówić i nie może opierać się tylko na momentach, w których wierzymy, że siejemy, ale nic z tego siania nie wyrasta. Oto Kościele Life Church Warsaw chcę wam powiedzieć, że nasze projekty, oprócz tego, co tutaj się dzieje tak naprawdę, to studio, nasz kościół co niedziela, nasza administracja, nasze operacje w tygodniu tak naprawdę funkcjonują dzięki temu, że siejecie dzięki swojej hojności w to, co funkcjonuje co tydzień w Kościele. Ale chcę wam powiedzieć, że też ekstra rzeczy, które chcemy robić, tak jak to, żeby dziękować ludziom, honorować ich i wynagradzać ludzi i zaskakiwać ich miłością i łaską, są też częścią siania i inwestowania w to, co możemy robić jako Kościół. Dlatego, kochani, dzisiaj zachęcam was do tego, żebyście hojnie dali. Nie dlatego, że tak robię co tydzień, ale dlatego, że ochoczo daję, tak jak mówi nam Słowo Boże. Boże, ochoczo daję, ochoczo dzielę się i ochoczo sieję, bo Boże, dałeś mi i mogę dać moje pierwsze owoce, mogę dać moje 10%, mogę dać jakąś konkretną sumę, 100, 200, 500, 1000 zł miesięcznie czy raz w tygodniu, po to, żebyśmy tak naprawdę mogli zobaczyć, jak miłość Boża, jak Jezus Chrystus działający przez nas działa konkretnie. Bardzo was proszę o to, żebyśmy znowu byli hojni, dlatego że kulturą Life Church Warsaw, który ma zamiar zmienić Warszawę, ma zamiar uratować i ratuje setki, jak nie tysiące ludzi w najbliższej przyszłości, jest to, żebyśmy mieli zasoby finansowe do tego, żeby to robić. Tutaj na dole wyświetla się standardowo numer konta. Możecie też dać poprzez naszą stronę online. Możecie dać poprzez PayPal, który będzie na tej stronie online. Możecie również dać na naszych mediach społecznościowych, na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Zachęcam was do tego. Bądźmy hojni i pokażmy, że sianie jest rzeczą, którą chcemy robić, a nie tak wypada. Dziękuję wam i do zobaczenia. Hej kochani, dzisiaj mam przywilej podzielić się z wami Bożym Słowem i podzielić się z wami pewną myślą, która wypływa ze Słowa Bożego. Więc jeśli zastanawiasz się, czemu mam komórkę w dłoni, to mam komórkę, ponieważ mam notatki tutaj, a po drugie jest tutaj też Biblia. Także come on, jesteśmy w dobrym miejscu. Dzisiaj mówimy o wdzięczności. Jakby cały ten czas, cały ten sezon dotyczy dziękowania i bycia wdzięcznym. I jeśli mam być z tobą totalnie szczera, to jest jeden z moich ulubionych tematów. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miała możliwość i przywilej mówienia na ten temat, ale dzisiaj chcę zacząć od tego, że jako ludzie nie jesteśmy nauczeni wdzięczności. I mam nadzieję, że dzisiaj ciebie nie obraziłam, ale jako ludzie raczej jesteśmy nauczeni narzekania. Więc gdybyś miał wybór, albo właściwie gdybyś działał nieświadomie, to łatwiej będzie ci narzekać, niż być wdzięcznym. To jest coś, co działa wręcz na zasadzie takiego autopilota. To jest coś, w czym musimy się trenować, dlatego że tak jak wspomniałam, często idziemy w tą stronę narzekania, a nie w stronę dziękowania. I taka pierwsza myśl. Zastanów się albo przypomnij sobie rzecz, osobę, to ty wiesz, jaka to jest sytuacja, o którą tak gorliwie się modliłeś jakiś czas temu, a teraz masz dosyć. To może być twoja żona, to może być twój mąż, twoje dziecko, twój pies, twoja praca, bo nagle jest zdalnie, bo nagle jest dużo, ale wyobraź sobie, właściwie przypomnij sobie miejsce, w którym byłeś jakiś czas temu, kiedy gorliwie mówiłeś, Boże, tak bardzo chcę być w tym miejscu, tak bardzo chcę być tą osobą, tak będę ci dziękował za to, co się będzie działo. Ale w momencie, kiedy przychodzi rutyna, kiedy przychodzi poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, po jakimś czasie zapominamy o tym i nasze serce przestaje być w miejscu wdzięczności i znowu zaczynamy narzekać. Tak jak wspomniałam,
Nie musisz narzekać, ale to, co musisz robić, to musisz próbować nie narzekać. W momencie, kiedy próbujesz nie narzekać w swoim życiu, twoje serce wtedy zaczyna być wdzięczne. Mówiłam o autopilocie, mówiłam o automatyzacji. To jest coś, co dzieje się często, ponieważ to jest najłatwiejsze. I słuchajcie, jest w Biblii wiele historii na temat wdzięczności. No, mnóstwo jest nie tylko samych historii w Nowym Testamencie, ale również w psalmach możesz przeczytać wiele na temat tego, że twoje serce powinno być sercem wdzięcznym. I między innymi w psalmie 118 napisane jest, że wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry i Jego miłosierdzie trwa na wieki. To, wiecie, nie oznacza, że mamy go wysławiać raz w tygodniu, albo jak nam się przypomni, albo wtedy, kiedy nie narzekamy, ale mamy go wysławiać i mamy być wdzięczni za to, co Bóg jest w stanie zrobić w twoim życiu i robi w twoim życiu. Ponieważ to nasze nabożeństwo online trwa około 20 minut, dzisiaj taka krótka inspiracja, a właściwie prośba dla każdego z nas, żebyśmy zaczęli działać w konkretnym kierunku. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Otóż w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale jest opisana pewna historia. I chciałabym, żebyśmy ją razem przeczytali. A potem zachęcę was do czegoś, co każdy z nas może praktykować w tym tygodniu, w tym miesiącu. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkał 10 trędowatych. Mówimy tutaj o Jezusie. Ci, zachowując obowiązujący dystans, zawołali: Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. On spojrzał na nich i rzekł: idźcie i proście, aby zbadali was kapłani. A gdy byli jeszcze w drodze, zostali całkowicie uzdrowieni. Wow. Jeden z nich, widząc, co się stało, szybko powrócił do Jezusa, głośno wielbiąc Boga. Rzucił się mu do stóp i gorąco podziękował za uzdrowienie. A był to człowiek z pogardzanej ze wszystkich Samarii. Czy nie uzdrowiłem 10? Zapytał Jezus. Gdzie są pozostali? Dlaczego i oni nie powrócili, aby podziękować za to Bogu? Tylko ten jeden, cudzoziemiec. Potem zwrócił się do niego i powiedział: możesz odejść, uwierzyłeś i dlatego odzyskałeś zdrowie. Prosta historia. Słuchajcie, historia, którą każdy z nas zna. Historia, którą powtarza się w szkółce niedzielnej, której uczymy się na lekcjach religii, ale słuchajcie, to jest historia o prawdziwej wdzięczności. To jest historia o prawdziwej wdzięczności, która polega na tym, że ten człowiek, cudzoziemiec, osoba, która przez wielu nie była szanowana, jeszcze dodatkowo chory, w praktyczny sposób poszedł i podziękował. I myślę, że słuchajcie, nie tylko my Polacy, ale my jako ludzie mamy tendencję do tego, że nawet jeśli jesteśmy wdzięczni, to nie jesteśmy w tym proaktywni. Jesteśmy wdzięczni, bo nasze serce jest wdzięczne, jesteśmy wdzięczni, bo mówimy sobie, że jesteśmy w dobrym miejscu w naszym życiu, ale nie jesteśmy wdzięczni w taki praktyczny sposób. I tak jak wspomniałam na samym początku, dzisiaj chciałabym każdego z nas, siebie i ciebie, zachęcić do takiej proaktywności, do tego, żeby być wdzięcznym w praktyczny sposób. Zaczynając od Boga, zaczynając od Jezusa, ale również idąc dalej, patrząc na to, co jest wokół ciebie, patrząc na ludzi, którzy są wokół ciebie, patrząc na przyjaciół, na pracę, którą masz. Tak jak wspomniałam kilka minut wcześniej, spoglądając na rzeczy, o które kiedyś się modliłeś, a teraz je masz i uważasz je za normę. Także kochani, pamiętajcie o tym, że wdzięczne serce to serce, które jest aktywne, które dziękuje w działaniu, tak jak zrobił ten mężczyzna. Dlatego, do czego chciałabym Cię zachęcić? Chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyś w tym tygodniu aktywnie komuś podziękował. Żebyś zaprosił kogoś na kolację, żebyś do kogoś zadzwonił, powiedział tej osobie, że jest dla Ciebie ważna, że jesteś wdzięczny za to, kim jest albo co robi w Twoim życiu. Dlatego, że wdzięczność to jest okazywanie miłości. Wdzięczność to jest bycie proaktywnym. Wdzięczność to jest kochanie drugiego człowieka. I może, moi drodzy, jesteście dzisiaj w takim miejscu, w którym ja byłam jakiś czas temu. W miejscu, w którym wdzięczność wcale nie jest czymś prostym, bo powiedziałam wam o tym i mam nadzieję, że będę mogła wrócić do tego, że ja sama przez długi czas widziałam raczej szklankę na połowę pustą niż na połowę pełną. Moje serce było totalnie niewdzięczne, mimo tego, że Bóg robił wielkie rzeczy, a moje oczy były totalnie zamknięte.
I może ty dzisiaj jesteś w takim miejscu. Może się boisz, może jesteś zalękniony, może nie wiesz, co będzie jutro, może już w ogóle masz dosyć ze względu na ostatnie okoliczności, które się gdzieś tam dzieją wokół nas. I jeśli pozwolisz, to chciałabym się z tobą pomodlić, chciałabym się pomodlić o ciebie. Dlatego, że wierzę, kochani, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko w twoim życiu i Duch Święty jest w stanie totalnie zmienić, totalnie otworzyć twoje serce i pomóc ci zobaczyć rzeczy, za które tak naprawdę powinieneś być wdzięczna. Bo wdzięczność, tak jak wspomniałam, to jest coś, co powinniśmy wybierać. Wdzięczność w stosunku do Boga, wdzięczność w stosunku do ludzi. Dlatego pomodlę się na koniec i mam nadzieję, że za tydzień znowu się tutaj spotkamy. Dobry Jezu, ja dziękuję ci za to miejsce, dziękuję ci za ten czas i dziękuję ci za to, że ty jesteś w stanie przemieniać serca każdego z nas. Dziękuję ci, Jezu, że ty budujesz nasze życie, że zmieniasz nasze życie i powołujesz nas do miłości, do ciebie, do innego człowieka, ale również powołujesz nas do wdzięczności. I z tego miejsca, Jezu, ja proszę cię, żebyś dotykał naszych serc i pomagał nam, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, być bardziej wdzięcznymi, bardziej aktywnymi i bardziej pokazującymi miłość nie tylko tobie, nie tylko sobie samym, ale również innym, którzy tego potrzebują. I o to wszystko, Jezu, modlę się w twoim imieniu. Amen. Amen, kochani. Także zachęcam was do aktywnej wdzięczności, ponieważ tak jak wspomniałam, wdzięczność to nie jest tylko myśl, ale działanie. Także widzimy się za tydzień. Buziaki. Pa.